Leszczowo dzisiaj, cześć. Cześć. Premier było w tym tygodniu co niemiara. Oj tak, no tydzień się zaczął w sumie spokojnie, ale tak. Już w zasadzie pierwszego dnia była Nokia 2. No a u nas były święta, a na reszcie świata nie tak, tydzień mieliśmy podzielony, ale kurczę, działo się. Nokia 2 to jest prosty telefon, właściwie tak. Podobny do tego prostego, co Nokia do tej pory pokazała. Właściwie designem się nie bardzo różni. No nie, no to jest nawet, tak bym powiedział, trochę słabsza trójka. Cena 100 euro, czyli tam porywach 4,5 stówy, no. Z groszami pewnie tak u nas będzie, 4,99. Telefon wygląda na niebrzydki w końcu, nie? No nie, no wygląda nieźle, tylko że no parametry takie ma dosyć. Jedyne co ma fajne to baterie, bo bateria tam jest 4100. Tak, bateria jest rzeczywiście ogromna i tak. To jest duża zaleta, tym bardziej, że zresztą oni to podkreślają. Inne flagowce, które w tym tygodniu się pojawiły, też mają podobną baterię, które mają nawet mniejszą. No baterie nam rosną, tak, to jest takie godne odnotowania. W tym tygodniu chyba. 4000 jest taka średnia. Tak, no. W tej Nokii ta bateria będzie na pewno oferować dobre czasy pracy, bo sam telefon jest niewysilony. Tam chwali się, zdaje się, że co najmniej 2 dni, tak? Tak, no bo to jest 5 cali HD, procesor jakiś, kurczę, słabszy Snapdragon 212, ile mnie pamięć nie zawodzi. Także pamięci nie za dużo, no, jest pamięci dlatego, że tam 8, kurczę, 8 jest 8 giga, jest, jeden pamięci użytkownika, czy jak się odliczy jeszcze, kurczę, na Androida, to zostaje, nie wiem, może no, ale jest 3. microSD i... No po prostu będziecie skazani na używanie karty microSD. Systemem jest tak, że system jest na razie 7K, 7.1 no tak, znaczy. No dostanie. Natomiast obiecują rzeczywiście, że aktualizacja będzie. No i co ważne, system jest czysty, bez śmieci. No to jest szansa, że tej pamięci jednak jeszcze trochę zostanie, jak kupicie ten telefon, ale karty i tak będziecie też musieli dokupić. No tak, karta będzie potrzebna. Ile ona ma RAMu? 1 giga? 1 giga RAMu, także to no, demon prędkości to nie będzie. Nie. No, ale to będzie taki od smartfon dla kogoś, kto bardziej dzwoni niż smartfonuje, no i tyle, no tak jak spora część tych telefonów, powiedzmy, które u nas trafia się w cenie poniżej 500 zł. To... 400 za Nokia to nie jest jakoś strasznie dużo, tak? Marka też na pewno swoje zrobi, tak? To ma wyświetlacz 5,2, dobrze pamiętam? Piątka, nie, piątka. 5 cali HD, także... Piątkę HD. Słuchajcie, jeżeli jest komuś potrzebny telefon od, do pracy, dzwonienia, nie wiem, codziennej komunikacji, no to tak. Starczy taka konfiguracja. Nie wiem, czy akurat Nokia, czy wam się akurat podoba no, design nowych Nokii. Tak, jeżeli chcecie mieć Nokia. Zdania są podzielone, ale jeżeli ktoś nie ma nic przeciwko Nokii, warto zobaczyć. Trójkę możecie w tej chwili obejrzeć, bo dwójka jest naprawdę do niej bardzo podobna. Dokładnie. No a coś na przeciwległym biegunie też się działo. Tak. Kurczę. HTC poszalało, 2 telefony pokazali. Adaś był na prebriefingu takim, czyli na takim spotkaniu jakby przedpremierowym. Ja je widziałem przed premierą, no nie mogłem wam o nich opowiedzieć. No niestety tutaj wiecie, podpisujemy papiery, że ale pary z gęby nie puścimy, że coś mieliśmy. W linkach jest również podlinkowany filmik, który zrobiłem tam na premierze. Też nie mogłem wszystkiego pokazać, chociażby systemu interfejsu, bo on jeszcze był w takiej fazie powiedzmy beta. Natomiast no, możecie sobie w tym filmie obejrzeć, jak te telefony wyglądają, a wyglądają naprawdę dobrze i jeden i drugi podobają mi się. No pewnie zaraz się podniosą głosy te ramki szerokie. Kurczę, no, nie wiem, dla mnie po prostu one fajnie wyglądają i szczególnie u 11 Plus, no bo u 11 Live to taki zwyczajny telefonik. Szkło i metal, jedno i drugie, no. Ale zanim Adam jeszcze o specyfikacji, słuchajcie, zobaczcie, na kilka dni właściwie przed premierą jeszcze producent nie chce ujawniać pewnych szczegółów dotyczących telefonu. Ja to mówię na przykład w kwestii tego, że pytacie o Mate 10, kiedy będzie w końcu recenzja. Będzie, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu do końca, tylko że raczej pod koniec tygodnia uda mi się skończyć. Natomiast jest naprawdę jeszcze tak, że bardzo wiele rzeczy jest dopinanych w biegu. Znacie to choćby z gier. Ci, którzy grają, wiedzą, że gry wypuszczane są na rynek no, nie do końca ukończone, tak? Że są jeszcze update'y na bieżąco robione, że są czasem po prostu jakieś coś uzupełnienia. Podobnie jest w tej chwili z telefonami. Wszyscy biegną, pędzą straszliwie, chcą być pierwsi. W związku z tym telefony również nie wychodzą na rynek, czy na moment przed premierą nie są jeszcze w takim kształcie, jak później będzie można kupić. Można by powiedzieć, że rolę testerów teraz przyjęli klienci, ci pierwsi trochę nabywcy. Tak, trochę, dlatego zawsze tak ostrzegam, jest ze wszystkim, no. Żebyście nie kupowali jako pierwsi jakichś nowości, tylko poczekali, aż otóż najpierw to sprawdzą je i ci, którzy mają dużo pieniędzy, którzy mogą sobie pozwolić na to, żeby ewentualnie wtopić po prostu. Tak samo zresztą było już od jakiegoś czasu z samochodami. No. Wychodzi nowy model, wszyscy się rzucają, a pewne kwiatki wychodzą, producent wprowadza poprawki, albo to się instalacja grzeje, albo coś tam. No, tak z telefonami też tak jest. No, pora chyba się do tego przyzwyczaić, bo
podejrzewam, że lepiej nie będzie. Tańszy U11 około 1500 zł. Tak, niecałe 1500, ekran 5,2 cala Full HD, Snapdragon 630, dwie wersje pamięci, 4,64 albo 3,32. Dwa 16-megowe aparaty z chyba taką samą optyką, o ile mnie pamięć nie zawodzi, nawet z tą też samą przesłoną. Też mi się zdaje, tylko że jeden nagrywa w 4K, a drugi w Full HD. No to podejrzewam, że jest ograniczenie programowe, a nie techniczne, no bo matryca jak 16, to 16. Teoretycznie jest tak, że jeżeli matryca jest odpowiednio duża, a procesor pozwala na nagrywanie w takiej rozdzielczości, to teoretycznie oba powinny nagrywać. Tak, no ale no, z jakichś względów tak zrobili, jak zrobili. Z kolei no, ten model z plusem to jest taki bardziej flagowiec niż U11. Przede wszystkim Baterijkę jeszcze ma tylko 2600 bodajże, tak? No tak, ale to jest Android One, czysty system, przynajmniej u nas, bo w Stanach będzie już z HTC Sense, ale to jest system w surowej postaci, więc jakoś podejrzewam, że prądożerny ten telefon też szczególnie nie będzie. Zwłaszcza, że to jest, można powiedzieć, format taki standardowy, 5,2 cala, więc szybko update'y będą po prostu. Tak, można liczyć na pewno na częste i liczne aktualizacje. Natomiast co do telefonu z plusem, to tak jak powiedziałem, no bardziej jeszcze flagowiec niż U11. Dołożyli wreszcie bezprzewodowe ładowanie. Jest taka fajna wersja z półprzezroczystymi pleckami, gdzie widać tą cewkę. Taki bajer dla geeków. Czyli jest to, wygląda zabójczo. To jest dosyć dziwne, bo o ile widziałem w specyfikacji szybkie ładowanie, o tyle jest, przeoczyć w takim razie. Jest w modelu z plusem. Oczywiście w środku siedzi Snapdragon 835, okay. No jak żeby inaczej. No tak. Także bebechy są dosyć mocne. No i oczywiście w obu tych nowych HTC-ach są flagowe rozwiązania, czyli ten interfejs poprzez ściskanie, który teraz zaczyna być użyteczny, bo do niego dołożono nowe funkcje, nowe możliwości. Nie jest zły pomysł, tylko oprogramowanie tego po prostu. To żeby rzeczywiście zrobić to tak, żeby to było funkcjonalne zwyczajnie. No tak, no teraz będzie, bo taki jest nowy interfejs, który się pojawia, taki skrócony kółkowy interfejs, gdzie można sobie pewne funkcje szybciej uruchamiać jedną ręką, obsługując telefon. Dla tych, którzy tych nowych HTC nie mają, słuchajcie, wyobraźcie sobie, nie musicie szukać żadnego przycisku. Po prostu zgniatacie obudowę, tylko ściskacie. Tak. Jeżeli można do tego jeszcze przypisać jakby odpowiednie funkcje, z których się często korzysta, to jest to rzecz użyteczna. Tak, to jest podoba fajna rzecz. Czy nie, bo kolegom dziennikarzom się nie bardzo podoba. No, ale to jest to jakiś ciekawy pomysł taki, o którym można pomyśleć, bo rzeczywiście jest to coś nowego. Tak. No ja się do tego przekonałem już użytkując U11. Można z tego korzystać, aczkolwiek trochę długo zajęło mi przyzwyczajenie się do tego, że mam tą funkcję w ogóle w telefonie. No tak, bo to jest to coś nie nowego. To jest coś nowego, trzeba się tego po prostu nauczyć. To jest trochę tak jak z czytnikiem odcisku palca. Niektórzy nie korzystają, nie bardzo wiedzą jak. Inni z kolei, podobnie jak ja, akceptują umieszczenie go tylko w jakichś konkretnych miejscach, nie we wszystkim. Mm. O, a propos odcisku palca, skoro o HTC-ach pogadaliśmy, są dwa kolejne nowe telefony, tym razem od strony chińskiej, Oppo R11S i Oppo R11S Plus. A mówię o nich ze względu na to, że one właśnie mają czytnik, zdaje się, z przodu, jeżeli dobrze pamiętam. Kurczę, wiesz co, muszę spojrzeć, bo powiem szczerze, że nie... Czy HTC jakby mają z przodu? HTC ten jeden ma z przodu, U11 Live. Okay. U11 Plus ma z tyłu, no i chodzą słuchy poważne, że on miał być pikselem 2XL. I jest to bardzo możliwe, bo rzeczywiście ten czytnik wygląda prawie że tak samo jak w pikselach, w tym samym miejscu jest i też okrągły. A te nowe Oppo chyba mają z tyłu czytniki, ale powiem szczerze, że jakoś mi te telefony naprawdę nie zapadły mi w pamięć. Zupełnie. No bo gadamy o nich tak naprawdę od dwóch albo trzech tygodni. To jest taka egzotyka trochę też. No. To są fajne konfiguracje, to są dosyć mocne telefony. Warto na nie rzeczywiście zwrócić uwagę. Jest i kawałek pamięci i są procesory takie, które rzeczywiście dają radę, natomiast nie jest to coś rzeczywiście niesamowite. Warto zwrócić na nie uwagę jeszcze z jednego powodu, bo jak chcecie sobie wyobrazić, jaki mniej więcej może być OnePlus 5T, no to on może być bardzo, bardzo podobny do tych dwóch Oppo. Nie wiem dokładnie do którego z nich. Do tego mniejszego. One się różnią rozmiarem. Ja sprawdzałem, zresztą w zeszłym tygodniu mówiłem, bo też rozmawialiśmy o tym, który do którego. Nie, no ten podobny. Wyższy to jest paletka, ponad 6 cali. Tak, to jest tak, 6,43? No, prawie 6,5. No, ten mniejszy ma 6 cali, 6,01 jak oni tam dokładnie. No tak, no to jest 6, no tam to ma 6, to by 0,1 cala zauważył. Tak. Obejrzyjcie. Mówię, gadamy od nich od 3 tygodni, w związku z tym mamy troszeczkę dosyć. Linki znajdziecie w opisie.
są te telefony u nas w katalogu, także możecie sobie sprawdzić, co mają. No i jak już jesteśmy w Chinach, no to oczywiście, uwaga, Xiaomi, nowe dwa modele, nowe, Y1 i Y1 Lite. Trochę spokrewnione, trochę nie, no one tam się jednak między sobą nieco różnią, ale no mają to, co, z czego znane jest Xiaomi, no niską cenę. To tak, są, tak, ale to dosyć są proste telefony. Raczej proste, tam mamy Snapdragona 435 i 425 w tym tańszym modelu, 16 RAM-u, 16 pamięci na dane, albo... kurczę, bo już się pogubiłem, nie, przepraszam, w tym tańszym jest 16, w tym większym mamy konfigurację 3 plus 32, 4 plus 64. Przepraszam, o. Was, Adam się musi skupić, bo jesteśmy na skrzyżowaniu. Tak, ja teraz wyjeżdżam i kurczę, trochę mi się pomerdały te. W każdym razie takie dosyć przyzwoite te telefoniki. Ten wyższy model ma fajny aparat do selfie, bo ma 16 megapikseli. Z tyłu, co ciekawe, 13. W tym drugim też z tyłu jest 13, ale z przodu już 5, więc model Lite, no jak siła, że tak powiem, nazwy wskazuje, no będzie tym modelem troszeczkę takim odchudzony, model żony. No ale tak jak powiedziałem, ceny, słuchajcie, w najdroższym wariancie, oczywiście przeliczam bezpośrednio z Yuanu, więc nie, przepraszam, z rupii przeliczam, bo to są telefony, no to które zadebiutowały w Indiach, więc przeliczając no z rupii... pewnie ich nie będzie łatwo dostać. No raczej nie, bo tam nawet one są takim dopiskiem gdzieś opatrzone, że specjalnie dla Indii. W każdym razie, przeliczywszy, to ten najdroższy model wychodzi 620 zł, a ten najtańszy Y1 Lite to jest cena 400 zł. No u nas pewnie by było nieco drożej, no bo podatki inne. No ale nadal to są takie dosyć przyzwoite telefony w dobrych cenach. Mogłyby u nas trochę pomieszać, gdyby faktycznie w takich cenach wyszły na nasz rynek. To by się działo. Kolejna nowość też chińska, chociaż wcale na chińską nie wygląda. Razer w końcu pokazał swojego smartfona. O, wiele hałasu. Wiele hałasu. O nic, nie? No pewnie o nic, kurczę, no, że tak naprawdę telefon ma logo. A tak poza no tym, to podobne konfiguracji była. Znowu na rynku. No nie, dobra, ma wypasione głośniki. Ma ekran o wyższym odświeżaniu niż zazwyczaj mamy w telefonach, bo jest 120 Hz, czyli tak jak w porządnych telewizorach, powiedzmy. Ale pamięci za to 64 giga, nie wiadomo, nic z właśnie, ale 8 giga RAM. Może uznali, że każdy gracz i tak wsadzi tam microSD i nie, tyle. Dla mnie to jest nieakceptowalne po prostu, jeżeli się full wypas telefon wypuszcza dla gracza, tam nie ma. Ale wiesz, no właśnie telefon dla gracza, kurczę, ale idąc tym tropem, to w zasadzie każdy flagowiec możemy nazwać telefonem dla gracza. Tak, dokładnie. No. Bo tam dokładnie też jest w tym Razerze Snapdragon 835, no jest dużo RAM-u, no będzie to płynnie działać, no nie ma to tamto, ale kurczę. Tego mówię w zasadzie dowolny gamingowość... flagowiec, który w tej chwili występuje z 835 na rynku. Ale właśnie, a propos gamingowości, dopłaciwszy, bo nie znam ceny dokładnej tej wersji. Około 3200 zdaje się kosztuje. Tak, ale będzie wersja ekskluzywna z zielonym logo z tyłu, takim bardzo gamingowym, no ale to pewnie będzie model oferowany za dopłatą i to pewnie sowitą, no zobaczymy. Ale wiesz, coś pisali tam więcej pamięci będzie? Czy nie, z tego co zauważyłem, to się różni tylko kolorem logosa z tyłu, w standardzie jest białe. No, a tak to dla będzie. Dla tych, którzy lubią się wyróżniać za więcej kasy, przygotowano specjalną. Będziecie mogli pokazać, że was stać. O. Ale jak dla mnie, kurczę, kupcie sobie normalny flagowiec, nie kombinujcie. Dla mnie też to wygląda mniej więcej tak samo. Stanik rzeczy, które się w tym tygodniu pojawiły, pojawiło się Olio. Czekajcie, muszę zajrzeć w ciągu, ma bardzo skomplikowaną nazwę. Ostatnio Olio mają bardzo skomplikowane nazwy. Coś ma energię. To się nazywa P9 bateria, Energy S. I to jest 5,5 cala Full HD. Kolejny wół roboczy, który za stosunkowo nieduże pieniądze, bo tam lekko ponad 1000 zł, zapewni wam sensowne działanie, sensowne. Aha, ale to Energy to skąd się wzięło? Z baterii, czy tak po prostu sobie go nazwali? Wiesz co, powiem szczerze, nie zwróciłem uwagi na baterię. Seria Energy rzeczywiście ma. A, no to sobie sprawdźcie ogniwa. Także dają radę. Natomiast ma 5,5 cala Full HD wyświetlacz, ma pamięć 3 plus 32 i ciekawostka, dwa aparaty, jeden z tyłu, drugi z przodu, po 13 megapikseli i LED z przodu. Dla tych, którzy lubią selfiki, tak? Coraz częściej się zdarza LEDzik z przodu, może być w sumie, dlaczegoż by nie? A Olio mówimy dlatego, że to są telefony stosunkowo w fajnych cenach, a nie najgorsze, jeśli chodzi o specyfikacje, w tym tygodniu miało premierę w związku z tym. Mhm. Tyle. No to...
tydzień no, dosyć obfitujący tak, premiery, mimo tego, że mieliśmy Wszystkich Świętych po drodze i to troszeczkę tydzień zaburzony, dlatego że to no, albo ktoś miał Halloween, no zależy co kto obchodzi. Albo ktoś miał Halloween, jeżeli obchodzi, dokładnie. Dobra. Natomiast rzeczywiście sporo się podziało, zapraszamy Was do zajrzenia do naszych newsów. No i troszeczkę deszczowej Łodzi, brzydko zachmurzonej Łodzi, żegnamy się z Wami. Do przyszłego tygodnia, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. No do zobaczenia, cześć.